Cześć, czołem, mordeczki, witam na krótszym kanale. Gramy sobie teraz w There Is No Light, gierka, która wyszła w połowie września na Steamie i zebrała całkiem solidne, pozytywne opinie. Jest to action RPG, action adventure RPG gierka w stylu retro z bardzo takimi pięknymi wstawkami animacji. Tak jak widzicie, już w samym menu potrafi zrobić wrażenie. Więc żeby was nie trzymać w niepewności, odpalamy sobie gierkę na normalnym poziomie trudności, bo czemu by nie? Zawsze możemy to w trakcie gry zmienić. Ja będę grał na padzie, bo tak gra jest dostosowana do Xbox pada, więc skorzystam i jesteśmy już w grze. Płaczemy na kolanach chyba swojej matki, babuszki i truchełko wpadło nam przez drzwi namiotu. Co się łatwo domyśleć, na zewnątrz czeka na nas spore niebezpieczeństwo. Pyk, i dostaliśmy w papę, porwali nam babuszkę, zabrali jamno z zewnątrz, a my zostaliśmy w środku i przerażeni spoglądamy w to co się dzieje na zewnątrz. A tam śmierć, pożoga, spalenie, spopielenie. No i tak, ja już taki tutorial sobie przeszedłem wstępnie. Generalnie zmieniłem sobie klawiszologię, żeby nie było, bo gra mi tam nie pasowało układ. Teraz mamy czekać, aż typek, pojawi się nad nim czerwony wskaźnik, który sugeruje, że typ chce zaatakować i możemy dzięki temu mu ten atak, że tak powiem, przerwać, nie? Klawiszem B mamy uniki. Ja tutaj ich zbałamucę na grubo, nie będę się patyczkował. Teraz się pojawił jakiś demon. Demon, mag, nie wiadomo kto to był, ktoś się pojawił, coś zrobił i zabił wszystkich przeciwników. Generalnie tak, tutaj ktoś leży, lewym mamy klawisze, babeczka nie widzi, to jest nasza mama, nie możemy wiecznie uciekać, mamy znaleźć jakiś solar corps, ciało, kończy mi się życie. Zabrali ją. No dobra. Musimy po prostu zadziałać. No i mama umarła. Więc podchodząc do NPC-tów będziemy widzieli takie latające jakieś motylki, tak jak tu. To sugeruje, że tu możemy wykonać jakąś akcję. Ja tą akcję wykonuję po prostu klikając lewy trigger na gamepadzie. Tutaj coś źle pokazuje, że możemy sobie zeskipować te trochę później. Mamy trzech typów. Ja ich tu zbałamucę. Klawiszem B robimy taki wślizg, jest to unik, ale przy zastosowaniu, no znikaj mi tu, przy zastosowaniu ataku możemy wykonać taki dodatkowy speed attack, nazwijmy to, który pewnie wykonuje dodatkowe obrażenia, nie? Muszę tylko to przetestować na jakimś przeciwniku. Jak latają czerwone motylki, to nie możemy wykonać akcji, prosta rzecz. Jest zablokowana w momencie, kiedy jesteśmy w combat mode, czyli wiecie, no po prostu w trybie walki. Dobra. Tutaj musimy poprzebiegać. Kolejna rzecz jest taka, że mamy takie dodatkowe skille, które powodują, że w trakcie walki będzie nam się taki health bar ładował. I o, ale oberwałem. Jeżeli ja teraz będę go podładowywał i użyję specjalnej mocy, to po pokonaniu przeciwnika będzie mi się życie regenerowało. No i pokonaliśmy bossa. Prosta rzecz, podchodzimy. Przenieśliśmy się do magicznego świata, gdzie pojawił się jakiś magiczny demon i rozprął mini bossa. To jest ten, który tam na początku się pojawił. Jego wcześniej nie widzieliśmy. To jest takie pierwsze spotkanie z nim. I wiemy o co chodzi. Tu są jakieś strzałki, jakaś mapa, która coś gdzieś pokazuje, gdzie możemy iść. No na razie to jest wstęp, więc nie mamy zbyt dużo opcji. Po prostu idziemy tam, gdzie nas gra prowadzi. Nie wiem, czy ona jest liniowa, czy nie jest liniowa. Uj, potknęliśmy się. Świetne animacje, świetne wstawki, w sensie nie jest tak nudno, nie? Gdzieś tam się właśnie typek potknie, widać jego agresję, jego niemoc. Choćby chciał coś zrobić, to widzicie, no nie za bardzo może coś tu poczynić. Co my tu mamy pokazane? A, tam typki gadają z prawej strony, ja to olewam. Lubię grę akcji, nie lubię jak jest za dużo gadania, jeszcze czytania po angielsku. Angielski rozumiem, mogę to fajnie wszystko przeczytać i zrozumieć, ale jakbym miał to tłumaczyć, to zawsze mam problem z tłumaczeniem. Jakby tłumaczem trzeba się urodzić, takie jest moje wrażenie. Idziemy wzdłuż pociągu, wzdłuż jakichś wagonów. Mamy przejście, jakieś schodki. Po lewej. Tu spotykamy uchodźców. Oni tu sobie między sobą gadają, raczej mi nie pomogą. Wejdźmy na zewnątrz, możemy pójść w prawo albo w lewo. No i znowu się potkłem. O co ja się tym razem potkłem? Jakieś pręty.
No nie. Czy tutaj jest przejście? Możemy też naciskać na dół, żeby pominąć. Oni tu blokują przejście, więc tędy nie pójdziemy. Więc tylko i wyłącznie mamy możliwość pójścia w lewo. Nie wiem, czy takie gry lubicie. Jeśli lubicie, zawsze jakiś tam like się przyda, jakiś komentarz pozytywny. Strasznie długo się ładuje. Central Station. Stacja centralna. Brothers and Sisters. Tutaj ktoś nawołuje. Okej. Co tu się dzieje? Ma jakaś pani wyjść. Coś tu pokazać. No światełka mają LEDy. Królowa wyszła. I co? A ja czekam, a tu mogę się przecież ten poruszać. Myślałem, że ta animacja jest. Idziemy chyba do królowej. Musimy przyspieszyć. Zajmijcie miejsca. Dobrze, wchodzimy. Musimy się pomodlić. Trudno mi zinterpretować to, co teraz zobaczyliśmy. Chyba wzięli te dziecko, chcieli je dać w ofierze i dostaliśmy sromotny wpiernicz. I w ramach tego przyszedł ten demon. You know, they were good people, murderers, rapists, murders. Nie wiem, czy on jest po naszej stronie, wygląda dosyć mrocznie. Wy sobie możecie to poczytać. Ja już mniej więcej tutaj byłem, więc wiem, o co chodzi. Chodźmy sobie tutaj w prawo. Widzieliście, że generalnie wstaliśmy z martwych, tak? U, jakiś kościej? Ty co tu chcesz? Nie tak szybko. Możemy przejść w prawo. Jest niebezpieczny świat. Musimy nauczyć się podstaw, tak? Możemy używać za pomocą Y apteczki. Tutaj podnosimy to i chyba mamy jedną apteczkę. Tak, po lewej stronie do góry widzimy takie kropki. Te kropki sugerują, ile mamy apteczek. W tym momencie no, wykorzystaliśmy naszą jedyną apteczkę, no ale to wiecie, to jest po prostu tutorial. Możemy zejść. Bezdomnymi sobie posiedzieć. Staliśmy się samurajem. Widzimy, już mamy taką fajną samurajską kitkę. Czy jest to? Mogę walczyć? Nie. Możemy pogadać z typem. A nic tam nie wnosi. Tego co widzę, to nawet nie trzeba czytać tych wstawek, bo same te filmiki pokazują już mniej więcej, o co fabularnie chodzi. Łatwo się domyśleć. Natomiast mam tu spory minus za ekran ładowania. Jak widzicie, ekran ładowania za dużo sekund zabiera. Central Station wróciliśmy. On tu z nami gada. On tu będzie latał teraz z nami jako demonek i tu nam coś ten. Możemy pogadać z NPC-tami za pomocą lewego triggera. I podczas dialogu możemy używać nawigacji, aby wykonywać jakieś akcje, tak? Are you trying to sneak into Central Sword? Jak ja mam wykonać akcję? Za pomocą myszki chyba będę musiał. Tak. Czy chciałeś się wkraść? Dałem, że chciałem się wkraść i mi pomógł, nie? Głupio, że musimy myszką, bo nie mogłem padem. Jeszcze spróbujemy padem. Niby jest zintegrowane, a tu widzicie, nie mogę nic z padem zrobić. Tutaj typek nie chce nas przepuścić. Teraz jak zdobyliśmy super moc, to spróbujemy tu wejść. Czy ja tu jestem w stanie przejść? Tam mi każe, tam lata ten demonik. A, tu jest przejście, widzicie? On nas tu prowadzi. Jest dziura. Chodzimy i robimy porządek z tym syfem. Okej, okay, żółty marker nad przeciwnikiem pokazuje, że możemy przerwać atak. Nie, że nie możemy przerwać ataku zwykłym atakiem.
tylko za pomocą specjalnych zdolności. Tylko musimy sobie podładować super zdolność, dobra. Okej, czaimy. Tylko że najgorsze jest to, że słabo widać ten znacznik. Oberwał. Gość wykradł nam chyba moc, jakieś cząstki duszy. There is no light, tam nie ma światła. Początek z lekka chaotyczny, aczkolwiek gra bardzo fajna. I te motylki, i wstawki, i animacje. No i w końcu coś, co mogę na padzie pograć. Bo zazwyczaj gramy takie jakieś ekonomiczne gierki. Ej, znowu się budzimy. Za każdym razem dostajemy w papę. Co tym razem? Brakuje mi tu takich wskaźników ścieżki, dokąd mamy iść. Coś mnie pochłonęło. Nasz agent nas pochłonął. Cały plan poległ. Teraz potwór będzie nas cały czas gonił i niestety nie daliśmy rady mu pokonać go. Musimy przeszukać jakichś czterech obrońców, jakichś kluczy. Wtedy będziemy mogli otworzyć bramy i wspiąć się. Czyli generalnie musimy pokonać czterech bossów. Mniej słów, więcej akcji, no więc działajmy. No i co, musimy wskoczyć w portal, tak? Tutaj mi pokazuje na mapie, no ale dobra, to gdzie ja mogę tu wejść? Tu mnie zjadło. Chcieliśmy wejść w paszczę. Jak weźlaziśmy w paszczę, to teraz się przeniesiemy gdzieś w inne miejsce. Znowu Central Station. Rozumiem, że to jest punkt do przenoszenia się. To jest nasz dom. A, to jest niefajnie, brzydko, bla bla bla. Jest za dużo gadania. Co my tu możemy zrobić? Mamy możliwość podładowania mocy. Chyba przećwiczenia. Tutaj mamy jakiś chyba crafting station. Generalnie w tej grze jest dużo różnych broni. Mandler's Death. Okej, nic tu nie mamy. Jakie statystyki? Możemy się chyba przespać, ale są siwe te motylki. Tu jest jeszcze możliwość, co? O, skill tree. Welcome to the skill tree tutorial, czyli witaj w tutorialu od ustawiania sobie skillów. Każda broń ma swoje zestawy skilli. Dobra, jeżeli jest szary obrazek, to możemy uzyskać skilla. Jeżeli jest takie zamknięte oczko, no to na razie nie możemy. Widzimy jakieś esencje śmierci, pozwalają nam na nauczenie się skilla. I ile tego mamy? Czyli mamy 0, wymagana ilość 4. Żeby je zdobywać, potrzebujemy zabijać przeciwników. Niektóre mają wersję demo, możemy obejrzeć, jak to działają te skille. Żeby fast levelować, powinniśmy używać klawiszów lewy, prawy trigger pomiędzy broniami. No i wszystko. Tutaj mamy Omena. Jezu, ale ta czcionka jest ciężka. Możemy ją sobie w opcjach zmienić. Natomiast nie możemy użyć żadnych skilli, bo po prostu nie mamy, nie? Weźmy sobie na przykład Lightning Cut, jest filmik. Czyli co on zrobił? Przeleciał przez przeciwnika i przeniósł się z powrotem. Okej, czy tu jest filmik? Nie. Interruption. Gościu się ładuje, ale jest jako zdolność, której nie da się przerwać, to jednak da się przerwać. Phantom Dash. Czyli przeskakujemy, jednocześnie zadając obrażenia. Energy Wave, no to z daleka możemy pierdyknąć. Rebound, czyli uderzenie i powrót. Bang, bang. I Bloodlust, już nie zobaczymy, bo kliknąłem zły klawisz. No dobrze, to idziemy w końcu zrobić jakąś rozpierduszkę. Chodźmy, pójdźmy. Mamy akces do inwentory. Mamy możliwość trzech broni.
jakieś tokeny, jakieś mapy, generalnie nic więcej. Dobra, chodźmy na zewnątrz. Znowu wróciliśmy do tego samego miejsca. Jesus. My za każdym razem... O, jest coś. Czterech bossów jest do zabicia, z tego co widzimy. Tylko gdzie ja tych bossów znajdę teraz? Inaczej widzicie, tu była brama i ona się zamknęła, więc potrzebujemy cztery klucze. Wtedy będziemy w stanie cokolwiek zrobić. Natomiast gdzie ja mam teraz iść? No właśnie, ale wiecie co, stwierdziłem, że skoro gramy w taką gierkę, to będziemy też mieli krótsze odcinki, tak jak teraz. Więc ja się biorę za akcję i idziemy po prostu pozwiedzać. Do następnego, hej!